Polsce wykryto dużo bardziej zaraźliwy wariant koronawirusa laboratorium. Brytyjski wariant koronawirusa jest w Polsce. Laboratorium Genxone poinformowało o tym, że brytyjski wariant koronawirusa jest w Polsce. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wykryto go u jednego z pacjentów w Małopolsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że obecność brytyjskiej mutacji wirusa została zgłoszona do Międzynarodowego Systemu Raportowania Sekwencji Wirusa GISAID. Jak poinformowało laboratorium Genxone, brytyjską odmianę koronawirusa wykryto w jednej ze 100 próbek przekazanych do badania przez spółkę Diagnostyka. Próbki pochodziły z całego kraju. Próbka, która zawiera materiał genetyczny brytyjskiej odmiany wirusa, należy do pacjenta z Małopolski. Mamy materiał genetyczny, ale bez informacji o pacjencie, poinformowano. Dział badawczo-rozwojowy Laboratorium Genxone prowadzi projekt sekwencjonowania koronawirusa, w ramach którego próbuje poznać zmienność, mutację koronawirusa. Genxone ma siedzibę w Złotnikach w województwie wielkopolskim. To komercyjna spółka o zasięgu międzynarodowym. Rzecznik poinformował, że w przyszłym tygodniu rozpoczyna się ogólnopolskie badanie pod kierunkiem profesor Krzysztofa Pyrcia, które określi skalę obecności brytyjskiej mutacji w Polsce oraz możliwe konsekwencje zdrowotne. Przypomnijmy, wariant brytyjski SARS-CoV-2 został zgłoszony do WHO w połowie grudnia. Zdaniem ekspertów ma być o 50–70% bardziej zaraźliwy niż oryginalny koronawirus i występuje w 6 obszarach geograficznych WHO. W środę Światowa Organizacja Zdrowia WHO poinformowała, że w ubiegłym tygodniu obecność brytyjskiej mutacji odnotowano w 60 krajach i terytoriach. To o 10 więcej niż 12 stycznia. Już pod koniec grudnia dr Paweł Grzesiowski mówił w rozmowie z interią.pl, że nie ma żadnych złudzeń, iż nowy wariant koronawirusa jest w Polsce. W ubiegłym tygodniu mówił też o tym profesor Andrzej Chorbań w programie Gość Wydarzeń w Polsat News. Proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Emigranci, którzy tam żyją, odwiedzili rodziny w święta i istnieje uzasadniona obawa, że mamy w Polsce brytyjski wariant koronawirusa, który jest łatwiej transmitowany. W Wielkiej Brytanii mają olbrzymi wzrost zachorowań, powiedział profesor Chorbań. Zgodnie z obecnym stanem badań oba nowe warianty, brytyjski i południowoafrykański, są znacznie bardziej zaraźliwe, ale jednocześnie nie są automatycznie bardziej niebezpieczne. Nie ma jednak wątpliwości, że sprzyjając zakażaniu się większej liczby osób, zwiększają presję na systemy opieki zdrowotnej.